Witam was serdecznie w odcinku, o który ktoś pytał, a tym kimś jesteście wy. Po 3 latach od legendarnego 1v1 z mistrzem Polski Akabruzem wracamy z drugą edycją, tyle że tym razem gramy o dodatkową stawkę. Zagramy 3 spotkania. Pierwszy mecz będzie zwykłym 1v1, następnie Boomer Ball i na końcu 1v1, uwaga, na klawiaturze. Wspomnianą stawką jest 10 zł za każdą bramkę różnicy, więc na przykład jeśli Bruce strzeli w tym odcinku 300 bramek więcej niż ja, dostanie ode mnie 3000 zł. No dobra, trochę tutaj odleciałem, ale mogę wam zdradzić, że działo się dużo. Elo, elo! Jest z nami Bruce Dolero! Dobra, dołączaj. Witam. Derby po latach, serwer może być zwalony 65. Dobra, wywalone w to. Generalnie zasady znacie. Powodzenia, Bruce. Derby po latach, rewanż. Mam nadzieję, że wstęp się wam podobał. Dobra. Piękny, no piękny był. No i pamiętajmy, że gramy tutaj o skubanie siebie nawzajem. 1-0. Pozdrawiam szefie na kickoffie. O, ale piękny slowik dałeś. Dzięki. Nie. Dzięki, piękny slowik, nie? Cieszę się, że się podobał. Powiem tak, dobry bump. Dzięki. Ale to jest dobre, nie? Że my po latach i tak jesteśmy tacy. Ja na przykład teraz tych jedynek no gram tyle co nic. Ty też, tam no nie widziałem, żebyś był mainem tych jedynek, także... Doleć, turlaj się! Proszę. Nie! Ale zamilkłem, stary. Jakiego kuksa dałeś? No kuksa? Fuksa? Dobra, respię się. Już jestem. Nie mam boosta. Nie mogę. Jest. No ogólnie może, nie chcę się czepiać, ale mam taki lekko przelagowany serwer, nie? Rozumiem. Jak chcesz, możemy zmienić teraz. Ale nie, mi też tak troszkę tepie, no. Dobra. Co tam czarujesz? A nie wiem, nie, może pod zawodnikiem zagram. Co za farfocel. To może jeszcze te Q&A, pamiętasz? Jak było właśnie to 1v1 z mistrzem Polski. Musicie sobie widzowie odświeżyć, jeżeli ktoś nie oglądał tego 1v1 z mistrzem Polski, bo od tego się zaczęła nasza tak naprawdę znajomość, powiedzmy, że przyjaźń. No od tego dobra, się dobra, Bruce, jak zostałeś mistrzem Polski? Nasze mi się nie podoba, bo wtedy jeszcze nie umiałeś gadać i odpowiadać, nie? Tak, to prawda, właśnie to jest fantastyczne, że po latach też gramy to 1v1 i tak naprawdę dzięki Edkowi założyłem ten kanał, to tak trochę inside'owo. Ale to jednak był taką osobą motywującą mnie, mówił, że nie no, Patryk, poradzi sobie czy coś tam po tym odcinku. Ale no to prawda, nie? To jest po prostu real talk. No i co, wtedy też miałem ten nickname Bruce Dolero, też grałem pękiem. Bruce Dolero wtedy? Tak, miałem Bruce Dolero, też dawałem ci Arial Bumpiki. Ja pierdziele. Ogólnie to sobie przypomniałem, że każdy go to jest dyszka. Dokładnie tak, dlatego wiesz, nie możesz się ośmieszyć na swoim własnym... Czekaj. Odcinku! Dawaj to. Fake? A gdzie? No, fake. Fake? I za plecki. No chyba się zgadza. Nie! Co tak! Za kupa. Dobra, o. Jest git. Słyszałem. Jaki save? Ty wiesz, dawaj, że ja mam. Ty wiesz, że. Obroniłem to! Wiem, obroniłeś to! U mnie skamuje też. Skamuje mnie to! Ten serwer wiedziałem, żeby go wypierdzielić od razu. Dobra. No, niesamowite. Oj, tak. Oj, tak, Aerialik. No nie ma, co to za mecz jest zwalony? No nie mogę. Gdzie lecisz? Co ty robisz? Ciebie lecę. Nie wytrzymam zaraz. Ja mam wywalone w gadanie, wywalone w odcinek. Muszę wygrać. Zbankrutuję tu zaraz. Edek, powiedz mi, co jesz na święta zazwyczaj? Ciebie zjem zaraz. Jakie swoje ulubione... O nie! Danie! Dobra, to niech będzie. 7-2. 7-2, jakie jest moje ulubione danie? A teraz to se możesz odpowiadać, teraz to se możesz. Sałatka, a twoje? Wypowiedz się. Zobacz, nie denerwuj mnie. Zaczyna się. Tracenie losowych turbo... Nie, o... Co? Dobra. Nie mów. To była najgorsza decyzja, jaką mogłem podjąć. To prawda. Bumpik? Gdzie? Dobra, posetę. Pyk. Na raz. To było dobre, tak? Akurat było dobre, tylko trochę to przewidziałem. A, z fejkiem? Gdzie? Gdzie Edward? No, gdzie Bruce? Tutaj, fake, proszę bardzo. Ale zlagowane są te pinsze. No wejdź na nas, wiem, że chcesz Misiek! Nie! No co mi zagadujesz? Stary! Serwer do podmiany, alert! Ja jestem kibicem Barcelony, ja to wszystko rozumiem, ale to... To nie. Dobra, ja jestem w tej roli. Szybkie teraz, upokorzenie na start, przypomnienie o Barce i teraz wygrywamy. Co?
się nazywa. Z fejkiem? Z fejkiem, no. Jaki kick-off robisz? Fejka. Ej, pokaż mechaniki widzom. Dobra. Ufam ci, że strzelisz coś dobrego, nie? Sylik! Sylik do papa! Jezus Maria! Przepraszam, Edyk. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Nie chciałem. Jakby... No nie chciałem, po prostu nie... Dawaj. No. Dobra. Pamiętaj, że jeszcze masz boomer bola i możesz odgryźć się na klawiaturze, bo ty robisz serię na klawiaturze. Grałeś 300 godzin, ja 10. O nie, dobra. Żartowałem z tym dawem. Ja się odgryzę jeszcze przez ostatnie półtorej minuty, jak coś, nie? Edek w ogóle, Edka teraz opcją, znaczy Edka linią obrony, kurczę, jąkam. Edek ma taką teraz linię obrony, że ja grałem na klawiaturze 8 lat temu, w pierwszym sezonie 300 godzin, więc teraz teoretycznie ja przegrałem więcej godzin niż on na klawie. Nie możesz mi strzelić bramki w ten sposób. Ja muszę. Dobrze ci idzie. No nie. O. Jakby żarty żartami, ale lagi są, nie? Nie, no są, zgadzam się. To już dwa razy mniejszy ping. Dobra, lecę. Zostaw. Mhm. Okej. Dobra, co robisz, bam? Nie, na raz cię flikuję. Ja wiedziałem, ale okej, możesz się denerwować, nie? Ale ja wiedziałem, że ty wejdziesz na raz, bo tak jakby chciałeś mnie psychologicznie rozegrać. I ja przewidziałem, że ty wiesz, że ja Big wiem, brain, no nie? Big brain, no, masz złe wybrus, nie? Więc kurczę, woda głowie to nic przy tobie. Dzięki. Wodogrzmoty małe, o nie. Nie, proszę. Jak ja to obronię, to będzie cudkens. Cudaczkins. Chyba tak może być. Nie chcę o tym gadać, nie? Ja nie chcę o tym gadać. I też taki świąteczny w sumie odcinek, co by nie mówić. Taki chyba świąteczny. W sumie nie wiem, czy świąteczny, ale... Okaże to świąteczny. Rozdaję tutaj prezenty, jak widać, co chwilę. Dobra, to jakie tam Q&A było? Kolejne pytanie? Nie możesz. Dobry save. Nie wyleci. Znowu ja mam zero. Zero, bruzolero. No ja mam zero, dzięki sete. Strzelić to czy nie? Strzelę. O, ale fajny pinch, śmieszny taki w sumie. Czy ja jestem w stanie? Nie masz jak. Dobra. Fake, dobra, super, dobra. Fliczek, nie dać się bumpnąć teraz. O, tak, no. I flick. No, nie! Jak zobaczysz na moim ekranie, co się stało, ten serwer jest do bana, nie? A mówiłeś, wchodząc na ten serwer, w sumie gitas. Bo powiedziałem, że będę tego żałował, ale byłem zbyt leniwy, żeby go zrestartować. No nie mogę! Jakbyśmy grali Boomer Bola o HS na odcinku. O Jezus Mario. Nigdy. To była, musiałbym być tak pijany. Ej, śmieszne, jakby cię sklipował teraz i byłby taki, i to by było intro do odcinka. Wiesz co, bym musiał być, nie wiem, zaszantażować moją rodzinę, wywieźć ich do lasu. Dobra, gramy Boomer Bola. Myślę, że słyszeliście wcześniej legendarny... O, dobra, teraz przynajmniej ping jest dobry. Myślę, że słyszeliście wcześniej legendarny klipek, co kiedyś z Bruzem nagrałem. Odnośnie Boomer Bola. Ale ogólnie, żeby nie było, ja kiedyś bardzo dużo grałem Boomer Bola na streamach, praktycznie cały czas, ale teraz nie grałem dawno, ale Pitagorasy to jest coś, co zostaje. To jest coś, co naprawdę jest kochane. Chyba sobie ze mnie jaja robisz. Ja mam emoji Pitagorasy, jak grałem dużo Boomer Bola na streamach. Chyba sobie ze mnie kpisz po prostu. Ja tu zostanę upokorzony, zostanę zmieszany z błotem. Co ty robisz? Czemu ty lecisz do takiej piłki? Dobra, nie wiem. Muszę ci to... Ale nie wiem, czy na raz dwa nie graliśmy na buście. No, zawsze. Nie. Ja nie wiem, co ja mam robić teraz, tak szczerze. Bronić to mam, czy co ja mam? Nie wiem. To jest bardzo dziwne, co ty robisz. Nie wiem, jakby... ja eksperymentuję, ale to było głupie bardzo. Padło! Pitagoras! No, ale wyliczałeś ładnie. Ale to też pomyśl sobie, dałeś taką presję, że wstydem by było przegrać na mnie w twoim jakby ulubionym... Nie. Twoim ulubionym trybie, wiesz, o co mi chodzi? Aha.
czaję w trybie, w którym z 2 lata nie grałem. To tak jak ty byś miał wstyd przegrać na klawie, na której masz tyle godzin więcej. Ale kurde, to było x lat temu. No tak? A to było... Boomer Ball to też x lat temu na tej zasadzie. Ja pierdzielę. Jeszcze mnie tu zagaduje, nie? Niesamowite to jest. Slow Kiko? Aha. Ła. Aha. Jest, dobra. Dyszka wpadła. Okej. Dobra, no coś takiego zagram. I co, tutaj nie lecę do... Proszę. Błagam. Jakby to ci wpadło, to ja też będę walił o te kanty. Ale śmieszne. To było zamierzone, nie? O nie! Nie, to tak też się da? Dobry kant, yeah! Bruce, dobry kant! Jezus Maria, ale to jest nie fair, w sensie nie fair, jakby... Kurde, ja, jakby, ja mnie jedynie denerwuję to, jak dostanę na klawie, nie? Bo ja wiem, że tam dostanę potężnie. Znaczy, właśnie nie możesz wiedzieć, ja też wiem, że ja dostanę potężnie, bo ja... Dobra, mamy równe szanse na tej klawie, Proszę, nie zdążę. Ja nie rozumiem, jest. Ja nie rozumiem tego boomerbola. Nice, brawo. Ale dobra, no to leci. Nie, dobrze grasz, w sensie to jest coś właśnie, ten boomer ball daje ci, masz pewien game sense, masz, no właśnie, masz wyrobiony, obroniłem to, masz wyrobiony pewien game sense, że wiesz, że możesz sobie, no właśnie, na taki strzał pozwolić, przecież ja bym w życiu czegoś takiego nie setupował, co ty? Aha, ale taki... dobra. Pyk! No kośnie! Sza! No nie! Ej, to było zajebiste! Ja pierdzielę, jak się obsrałem w tej bramie, nie? In? Powiedz. Ta, no. Psychol. Ej, dobra, to było chore. Na co lecisz? Na strzał. No, nie wytrzymam. To jest skupienie? Jest, jest, jest! Ale tryhard. Najgorsze jest to, że tutaj open, tak łatwo zmisować opena. To nie mój emo, tak jakby. Ale fajnie, no, dobrze, że nadrobiłem na normalnym trybie dla normalnych ludzi. Aha. Więc teraz... na jakimś... śmiesznym... Nie ma. Ty to bronisz, boomer bolku, nie ma... Nie. Patrz, co ci teraz strzelę, patrz, co ci teraz strzelę. Ładnie. No przyjąć to? Jakby ci to wpadło. Błagam. Jakiś dobry bans. Chciałem ci bumpa dać. Strzelaj. Jaki akszy! Podoba mi się. Tak... Nie podoba mi się to. Dawaj. Jest dobrze, kurde. O, okej. Okay. Podasz? Nie gadaj, że to jest... Nie. Proszę. Nie strafisz. Lecisz, nie! Lecisz mi się, jestem... Adam, leć! Po co ja oddaję strzał, z którego wiem, że nie trafię? Ale był ryzyk, fizyk, nie? Ja na 5-2, jak straciłem... Nie. Pitagoras. Fake? Ty dziadu? Nie możesz, Edek. Nie! Jest! Prosto w ciebie. Jest. Ale skupienie tutaj widzę, tutaj to nie ma już prowadzenia odcinka. Edek musi wygrać. Ty jump reset, a pisz tam w overballu? Jest chory. Jest to samo. Oho. Dobra, nie trafiasz. Wielki nie, co Patryk ja robię? Bruce Bruzda. Wielki Basek Patryk! Basek pisz, chyba. Wielki pisz. Gatsby. Niesamowite. Jest gol? Okay. Prawie. Nie bumpuj mnie. Kuksir? Okay. O, widzę, że ten sam pomysł. Nie! Jak tyś to zrobił, że ty dobra. Tak... Bum! No nie, traf. Nie miałem flipa. Czemu ja zakładam, że mam flipa? Nie wiem, ale no, było śmieszne, co ty zrobiłeś właśnie. Dawaj mi tą piłę. Dobra, podbiję to w taki śmieszny sposób. Proszę, ej, wejdź. Dobra, jest. Strzał, nice, brawo. Jestem taki włoszcz w tym trybie, ale podoba mi się. Jakby nie wiem, czemu tak rzadko go gram w sumie, bo serię go lubię. Chciałbym, żeby na rankedach było ogólnie. Nie, stary, nie chcę. Nie. Ty nie dominujesz. Nie. Ale przyznaj, chociaż wiesz, mi tak trochę posłudź, jak na to, że jestem totalnym laikiem boomerbolowym, nawet trzymam fason. Nawet, jakby... Dobre kick-offy masz, no. Nie, proszę, nie rób żadnego dyrdymałowego longshota. Aha, no jasne. Aerial bumpa, czy coś? Co ty robisz? Nie wiem. No, autentycznie, co ty nie robisz? Nie wiem, jakby głupie. Co ty myślisz, że mnie sfejkujesz? Nie! Ale ja wiedziałem, że ty mnie...
Nie, nie gadaj, że to wejdzie. Nie gadaj! Nie! Jaki stary joink, taki bąk. Musisz dodać efekt jakiś śmieszny dźwiękowy. No, dodam. Facepalma dźwięk. Nie! No dobra, stary, jak na to, że tylko jedną bramkę straciłem, ja nie czuję się przegranym. Wygrałeś ten tryb, jest 1-1 w naszej. Na klawie ostatnie, czy ty żartujesz, że gramy teraz na klawiaturze? Tak, to może boomer klawie... był na klawie. I co, ja nie pamiętam, jakie mam bindy. O, autentycznie. Ja... No to wejdź sobie, w sterowanie, czekaj. Ja klikam domyślne, bo ja wiem, że... Dobra, jakby to wywalone w to, gramy. Poznam powodzenia, trakcie. Powodzenia, to jest teraz naprawdę mocne. To jest, ja pierdzielę, ale to będzie... Ale ja się wnerwię zaraz. To będzie padaczka, to będzie coś niesamowitego. Dobra, moim na lewym jest boost czy jump? Tylko tyle chcę wiedzieć. Na lewym jest jump, chyba. Trolujesz. Z tego co pamiętam. Boost jest na lewym. A, faktycznie. Dobra, przepraszam, naprawdę. Faktycznie. Ja nic nie umiem ogólnie. No ja też nie. Powodzenia. Ty dziadu. Już myślałem, że lecisz na bumpa. Pomyliły mi się przyciski stare i zrobiłem skok za nas. O, dobra. Nie bumpuj! To czemu cię nie domuje? Nie da się skręcać na tym. Nie! Nie mów, że fliki umiesz. No. Ja pierdzielę! Ja pomyliłem przyciski i prawie bym tego nie obronił przez to. Takie kasztanowe robię. Fake? Aha. Fake? No co robisz? Co robisz? No co? No co ty mi chcesz zrobić, Jasiek? Aerial, lecę. To aerial. Okej. Dawaj to! Jaki recover? Dobra, recovera. A ty umiesz chociaż half flipa czy coś? No, half flipa umiem, bo nie jest aż taki trudny tak naprawdę. Ja chyba umiałem, ale nie umiem aktualnie. Dobra. Uuu, jaki save, stary! Czemu ty flikujesz? No, ja nie mam... Dobra, wiem. O nie. Proszę, wdoleć, luta! Nice, brawo. 1-0. Ej, ale szczerze myślałem, że dużo gorzej będzie. To jest też fajne, żeby widzom powiedzieć, że tak naprawdę granie na klawiaturze dla nas, to my mamy jako... Ty dziadu. Okej, czekaj, bo... Fajny slow i wyszedł, ale tego nie strzelę. My mamy jako taką pamięć mięśniową. O, taką, że wiem. Mnie. Serio? Jakby, nie, no nie przejmuj się, ale do cornera pojechałem z 10 metrów dalej i tak mi plus stracił. Okej. Okay. Że my mamy jako taką pamięć mięśniową, że wiesz, że no my wiemy, co chcemy zrobić. No. My wiemy, co chcemy zrobić, ale ciężko jest nam to odwzorować na sprzęcie, na którym nie gramy i ciężko jest jakby jak to ja zrobić. Ja pierdzielę! Nie trafiłem. Tak. Jaki fart. Jaki syf to jest. A ty wbijałeś ty coś typu Grand Championa na klawie? Nie. Ja robiłem challenge, to bardzo stary challenge na moim kanale, że wbijałem na jedynkach championa bez boosta. Bez boosta, jeździłem bez boosta na jedynkach i wbiłem championa. Nie zdążę. I bez skakania wbiłem championa. To są moje takie, jeżeli chodzi o takie durne challenge'y, to są dwa takie moje achievementy, no nie? Życiowe, że zrobiłem coś takiego. No i grałem jedną ręką na padzie, na defaultowych ustawieniach. Kurde. I wygrałem na platynie, ale... O nie, oba. Dawaj, jest, dobra. To ja generalnie, mając niecałe 10 godzin, zacząłem tą serię. Właściwie, że wbijam na trójkach Grand Championa na klawiaturze i powiem ci, że w sumie nawet chyba łatwo się udało. Więc to pokazuje tylko, jak bardzo można nic nie umieć w tej gierce. Żeby wbić takiego bardzo... Grand Championa. Jest. Jak bardzo myśleniem się nadrabia. No w sensie, no jak bardzo games jest, jaką rolę w ogóle odgrywa, nie? W ogóle przepraszam, jeżeli słychać za bardzo moją klawiaturę, to przepraszam. Spoko, a moją słychać? Nie, twoją nie. Ja oddaliłem mikrofon trochę od mojej, żebyś też na odcinku nie miał tego stukania. Dobra, przynajmniej będzie słychać, że jest klawa. Po prostu muzyczka to zagłuszy. O kurde, jak tutaj wylądować? Wave dashu zrobiłem, czaisz? Nice, brawo. Ja pierdzielę. Nie, ja pierdzielę! Jak ty grasz zajebiście! Ej, autentycznie, ty klawa grasz main. Cudownie. Ty grasz super. Uważaj, no demo. Widzę właśnie, że tutaj ktoś tu szarżuje. Double clicka mam w myszce. Pierdzielo, albo ja... Jako jajca by było, jakby mi się myszka rozładowała. Ej, Bogu, nie? Mi myszka migocze od 3 dni, że baterię muszę wymienić. Właśnie sobie o tym przypomniałem. No to jakby mi myszka padła, to nie wiem co. To stop. Dobry, Kiko. Na moją korzyść tak jakby trochę. Mam twojego boosta. Dominuję cię psychologicznie. No nie możesz mi nic zrobić. Niby zrobiłeś jakiegoś backflipka, ale teraz wezmę sobie. Owa. Dawaj. Nie masz jak. Jezus Maria. Nie, proszę. O, nie obronisz. Mam to. Dobra. Proszę, wpadnij. Nie trafisz tego. Nie ma bata. Za ciężka. Ale jestem...
Nie, ja nie, nie wiedziałem co... Ja w sensie, ja się bałem, że w tą piłkę serio... Jeszcze nie wbawiasz to. Ale grasz teraz tak jak każda platyna. O nie, leci mi w bramkę, muszę to wybić. Ale jakby... Wbić mi pod nogi, nie? No nie mogę. To jest taki klasyk. Ale to jest... To jest taki klasyk. Taka panika wleciała. Fajne to jest, śmieszne to jest. Obroń. O nie. Obroniłem! Nie mogę, proszę. Ja power slide'a nie klikam. Zawracam. Tak? A co? No i co teraz? No jaj, co? Ja power slide'a nie klikam. Jakbym był po tej serii do Grand Championa, to byś, nie wiem co, nie strzelisz. No i co? No i zajebiście. Cześć. Monkey sounds. Powodzonka. Oho. Jo! Ale cię wybroniłem! Ale luta. Cześć. Cześć, okay. Że mamy teraz... Nie. Nie. Nie, to jest przegięcie. To nie jest można, przegięcie. Tak. Nie możemy. To jest prze... Co tam? Nie, no czemu teraz? To jest przegięcie. Mam nadzieję tylko, że to się nie minie w turla, nie? Nie, ale będzie się to do twojej. Jak to będzie gol dla mnie? Czy to doleci w ogóle? Chyba nie, nie wiem. Znaczy się to tak wolno, że ej, nie, nie podoba mi się to, że w takim razie kasę będziesz miał na plusy pewną, jak to robimy. Faktycznie. To jest taka abstrakcja, żebyśmy rule number one zrobili na jedynkach przy wyniku 3-3. Ale tak na jest... że jak jeździmy cały czas po ziemi, to większa szansa na to jest. Powiedz jest jakiś jeden... bonus za wygranie, jakby 2-3 tryby? 2-3 tryby bonus za wygranie? Dwie dyszki dodatkowe do puli, oprócz punktów. Co ty na to? Chcesz tak? Dobra, Olin, lecę. A chyba, że double or nothing. Double or nothing. Chcesz? No bo ja prowadzę teoretycznie. Albo dobra, ja mam dobra, wszystko albo nic. Powodzenia. Powodzenia. Mądre to było. Nie! Jaki płacz! Nie! Adek? Powodzenka? Jakby... Musisz... Nie. Ja nie wiem co powiedzieć szczerze. Zatkało. O nie! Biorę nie. Ci setę! Wziąłem ci setę. Nice! Dobre podanko. Co robisz? Biorę to. Dawaj mi tam. O nie. Chyba żyję. Ja zużyję demo profilaktycznie. Ty serio mi jechałeś na bumpa? Leć małysz! Ja pierdzielę, jak to było stresujące. Bump? Nie, o, wpadaj losowo. No, no i co? Ja pierdzielę, tętno bym chciał mieć na ekranie, nie? Ciekaw jestem, jakie mam. Dobra. Ja mogę dać się bumpnąć, ja wiem, że ty pojedziesz na bumpa. To jest zbyt obvious. Okay. Fake. Dobra, jolo. Nie! Nie! Double srabu! Niestety! Double or nothing! Niestety! Ale masz jaja! Ogólnie mam taką chęć rewanżu zaraz. No co ci mogę powiedzieć? Oskubałem cię. Jak się zakłada Patronite'a? W każdym razie, pomimo tych lagów, pomimo tego wszystkiego, dzięki wielkie za wzięcie udziału, dzięki wielkie za zbankrutowanie. Dziękuję, nie? Dziękuję, niskie ukłony moi drodzy, subskrybujcie kanał Edwarda i dawajcie mu jak największe wsparcie w komentarzach i w lajkach. Bo tak dawno nie nagrywaliśmy, że zapomniałem powiedzieć, żeby do ciebie na kanał wpadać. Nie, no to już. Zapomniałem to już o takich rzeczach. Dajcie znać, czy chcecie jakieś odkucie się tutaj, odcinek jeszcze, nie wiem w sumie z czego, jakie ale zasady, coś. Ale coś na walniemy. Dobra, a teraz nie przedłużamy. Dziękuję. To wesołych świąt wszystkim. Wesołych świąt.